Ewangelii według świętego Mateusza. Uczniowie zapytali Jezusa, mówiąc: dlaczego uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On w odpowiedzi rzekł: Eliasz już idzie i wszystko ustanowi od nowa. Tak, zapewniam was, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go, lecz co chcieli, zrobili z nim. Tak również Syn Człowieczy będzie umęczony przez nich. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Może najpierw usytuujmy tę dzisiejszą Ewangelię w kontekście, w jakim ona jest sformułowana. Mianowicie wcześniej Mateusz opisuje przemienienie Pana Jezusa na górze. Opisuje, jak Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i wyprowadził ich samych na wysoką górę i tam zmienił się wobec nich. Jego twarz zaczęła jaśnieć jak słońce, a odzienie jego stało się błyszczące jak światło i tam Jezus spotkał się na oczach tych trzech uczniów z Mojżeszem i Eliaszem. I to pewnie dlatego, że właśnie tam na tej górze spotkali też, czy zobaczyli, jak Jezus się spotyka z Eliaszem, to może stąd właśnie pojawiło się u nich to pytanie o to, dlaczego uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz. Najpierw w znaczeniu, zanim przyjdzie Mesjasz. Nie? Oni już rozumieli, że Chrystus jest Mesjaszem. Pewnie też ta wizja, to co zobaczyli na górze przemienienia, pewnie ich w tym utwierdziło, że Jezus jest Mesjaszem. Tak, no i natomiast nie wiedzieli, jak to jest z tym Eliaszem, nie? Zapowiedzianym, który miał przyjść. No i Jezus odpowiada, nie? Że nie wymieniając wprawdzie go z imienia, ale właśnie jak czytamy, apostołowie sami się domyślili, że Jezus mówi o Janie Chrzcicielu. W innym miejscu Pan Jezus mówi wprost, nie? Że Jan Chrzciciel jest właśnie owym Eliaszem, który miał powtórnie przyjść. Tak. Natomiast właśnie ta dzisiejsza Ewangelia w zasadzie jest dla mnie osobiście, nie, jak ją dzisiaj przeczytałem, to wydaje się być po prostu absolutnie w swojej wymowie zbieżna, zgodna, pokrywająca się z wczorajszą Ewangelią. Dlatego w zasadzie komentując dzisiejszą Ewangelię, mógłbym powtórzyć de facto właściwie wszystko, co mówiłem wczoraj. No, oczywiście nie będę tego robił, ale wykorzystam, nie? To, że jesteśmy jakby cały czas w tym samym temacie, co wczoraj i coś jeszcze dopowiem właśnie do tego, co mówiłem wczoraj. Mianowicie właśnie chciałbym jeszcze raz, trochę w nawiązaniu do tego, co mówiłem wczoraj, podkreślić, jak ważne jest to, żebyśmy w naszym życiu nie opierali się tylko na wiedzy, ale przede wszystkim na doświadczeniu. Przede wszystkim na doświadczeniu. Ja pamiętam, jak już kiedyś pewnie opowiadałem o tym, jak byłem klerykiem i no to było trochę w ramach takiej praktyki. Uczyłem katechezy. Miałem lekcje religii. To wtedy było przy parafii i taką miałem nietypową grupę, bo to była młodzież z różnych klas szkoły średniej, którzy z racji różnych swoich zajęć nie wpasowywali się co do godziny w te pory, godziny katechezy dla ich roczników, odpowiednie dla ich roczników w ciągu tygodnia i przychodzili w niedzielę. W niedzielę po mszy dla młodzieży przychodzili na katechezę.
Tak, więc to była bardzo fajna młodzież. Przychodzili, bo chcieli przede wszystkim i właśnie kosztem, nie, wolnego dnia. I te lekcje religii były bardzo fajne. Bardzo fajnie mi się z tymi młodymi ludźmi rozmawiało. Natomiast kiedyś jeden z moich profesorów, ojciec profesor katechetyki, ojciec profesor Jan Charytański, już świętej pamięci, niestety od wielu lat, twórca, można powiedzieć, takiej współczesnej, nowoczesnej, posoborowej katechetyki w kościele w Polsce. Myślę, że śmiało można tak o nim powiedzieć. Kiedyś pewnego razu mnie zapytał właśnie, a jak ci tam te lekcje religii idą, nie? Jak się tam odnajdujesz? No ja mówię, że całkiem fajnie, właśnie opowiedziałem mu, nie, jak fajna jest ta młodzież i te lekcje, jak są ciekawe też dla mnie. Natomiast mówię, proszę ojca, mam taki jeden problem, nie? Coś bardzo mnie to trapi, że ja rozmawiam z tymi młodymi ludźmi, ale cały czas na poziomie wiedzy. Oni mnie o wiele rzeczy pytają, ja im wyjaśniam, a ja bym chciał im dać doświadczenie Chrystusa. Nie wiedzę o nim, tylko doświadczenie, bo sam już miałem doświadczenie spotkania z Chrystusem. I mówię, nie wiem, jak to zrobić. I zapytałem, czy ojciec by mi podpowiedział. Jego, nie zapomnę nigdy jego odpowiedzi, która była bez słów, a polegała tylko na takim geście, po prostu, jak to mówimy, wzruszonych, czy ramion, nie podniesionych ramion. Po prostu powiedział, nie wiem. Bez słów. I wtedy pomyślałem sobie, to mamy problem. I długo szukałem, co ja mogę zaproponować młodym ludziom, żeby mieli doświadczenie Boga. No i teraz długo by opowiadać, nie, jak przebiegały te moje poszukiwania, ale efektem tych poszukiwań, powiem w dużym skrócie, były rekolekcje ignacjańskie, specjalnie dostosowane w swojej formie do młodzieży. Potem nazwaliśmy to razem z ojcem Remigiuszem Rycławem. On to jeszcze rozkręcił, tę praktykę tych rekolekcji fajnie. Nazwaliśmy to szkoła kontaktu z Bogiem. Właśnie kontaktu z Bogiem. Zresztą to trochę w nawiązaniu do pięknej, niestety dawno niewznowionej, niewznawianej, więc mało dostępnej książki ojca De Mello, Kontakt z Bogiem. To jest najpiękniejsza książka o modlitwie, jaką w życiu czytałem. Więc gdyby ktoś ją jakoś odnalazł gdzieś, udałoby się komuś ją kupić, to polecam. I właśnie bardzo się posiłkowałem, opracowując czy dostosowując tę ignacjańską metodę rekolekcji do młodzieży, bardzo wspierałem się właśnie tą książką ojca De Mello. Tak. No niestety ojciec De Mello jest najczęściej znany z takiej dość kontrowersyjnej książki Przebudzenie. Mówię kontrowersyjnej, bo po pierwsze on nie autoryzował tej książki. Ona trochę została wydana trochę tak poza jego wiedzą. Zresztą po jego śmierci, ale poza wiedzą jezuitów. O, nie? Tak, bo to, czyli ponieważ po jego śmierci została wydana, z tego co wiem, no to nawet on za bardzo nie miał na to wpływu, tak, ale też poza wiedzą jezuitów. Nieautoryzowana w każdym razie, nie? Przez ojca De Mello.
ani przez jezuitów. Co nie znaczy, że jest bezwartościowa. Ja też ją polecam osobiście, ale chodzi tylko o to, żebyśmy byli świadomi tego. No i te zastrzeżenia, które kiedyś może ktoś z was słyszał, zastrzeżenia dotyczące ojca de Mello, to one tak naprawdę dotyczą tylko i wyłącznie tej książki, o której mówię, historia powstania była taka, a nie inna. W związku z tym te zastrzeżenia, które kiedyś jeszcze wtedy Kongregacja Nauki Wiary sformułowała, tak naprawdę no, są trochę niesprawiedliwe i wystarczy przeczytać właśnie tę książkę Kontakt z Bogiem, żeby się przekonać, jak bardzo właśnie katolickie, piękne, właśnie wpisujące się w całą tradycję nauczania Kościoła było to, co pisał ojciec de Mello. Tak, najpiękniejsza moim zdaniem książka o modlitwie, Kontakt z Bogiem ojca de Mello. Tak, i dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo szybko doświadczyłem tego i potem jest to doświadczenie wielu moich współbraci, którzy prowadzili takie właśnie rekolekcje dla młodzieży ignacjańskie, jak często właśnie te rekolekcje były dla tych młodych ludzi i są do dziś, polecam, są okazją, by doświadczyć Chrystusa, spotkania z Nim. Tak. A nie, i żeby w związku z tym ich wiara nie opierała się na wiedzy. Na wiedzy. Nie poznali Go. Pan Jezus mówi, Eliasz przyszedł, a nie poznali Go. Kto zdobywa wiedzę o Chrystusie, kto by przeczytał wszystkie możliwe teologiczne na świecie książki, może nie poznać Chrystusa. Może mieć całą możliwą wiedzę o Nim, ale może Go nie poznać. Tak, bo żeby kogoś poznać, to trzeba się z Nim autentycznie spotkać. Czyli mówiąc inaczej, trzeba doświadczyć Jego obecności, trzeba wejść w relację z Nim. Poznaje się to po tym, że kiedy ja się z Nim spotykam, to nawet kiedy On nic nie mówi, nie? Czyli nie w kontekście jakiejś lektury, itd. Ja przeżywam coś. No, zobaczmy, kogoś znamy osobiście. Jest to ktoś dla nas bardzo ważny. Idziemy ulicą i nagle zauważamy go. Nie? Dzieje się coś w nas? Pojawiają się emocje? Tak. Właśnie to jest poznanie Boga. Tego potrzebujemy. Oczywiście, żeby było jasne, to jest przede wszystkim dar, łaska. Czyli to nie jest coś, co można z automatu otrzymać, na przykład jadąc na rekolekcje ignacjańskie. Ale życie pokazuje, że Jezus tę łaskę chętnie daje. Może nie od razu w tym momencie, w którym my byśmy chcieli, ale daje. Natomiast większy problem polega na tym, że my w to nie wierzymy, że nie mamy czasu na to. Tak, bo to wymaga czasu. Ci młodzi ludzie, którzy na rekolekcjach Szkoły Kontaktu z Bogiem poznali osobiście i poznają Chrystusa, oni muszą zostawić na 4 dni swoje miejsce zamieszkania, komórki swoje, odciąć się od internetu, by otworzyć się, o czym wczoraj też tak dużo mówiłem, nie? Otworzyć się na spotkanie z żywym Chrystusem. A moje doświadczenie jest takie, że naprawdę można się z Nim spotkać i można Go poznać.
I wtedy nie postępujemy z Panem Jezusem. Nigdy nie postąpimy tak, jak postąpili niektórzy ludzie współcześni Jezusowi, którzy go nawet widzieli tak fizycznie, ale ponieważ nie byli na niego otwarci, nie chcieli budować z nim relacji, czyli tak naprawdę nie chcieli się z nim spotkać, tylko jak mówiłem wczoraj, egzaminowali go na podstawie tego, co mówi i robi. Że to właśnie bez tej otwartości, a mając tę postawę właśnie egzaminowania, na pewno nie spotkamy Chrystusa i tak naprawdę go nie poznamy. A poznanie Chrystusa, moim zdaniem, to jest najwspanialsza rzecz, jaka może się człowiekowi przytrafić.